Cześć! Pamiętacie Ice Bucket Challenge? My Was zapraszamy do innego wyzwania, do Nice Book Challenge. Nazywam się Marta Kostecka i należę do sieci Labib, sieci aktywnych bibliotekarzy i sympatyków bibliotek. Zostaliśmy nominowani przez Bibliotekę w Świeciu do tego właśnie wyzwania, do którego zapraszamy i Was. Na koniec dowiecie się, kogo nominowałam, a tymczasem posłuchajcie, co bym Wam chciała przeczytać. W ostatnim tygodniu obiegła cały świat kulturalny smutna informacja o śmierci Terry'ego Pratchetta. Dlatego w hołdzie Sir Terry'emu Pratchettowi i w hołdzie wszystkim bibliotekarzom stosowny fragment. To miejsce budziło lęk. Wiele ksiąg było magicznych, a nie wolno zapominać, że byłyby śmiertelnie groźne w rękach bibliotekarza, który dba o porządek. Dlatego mianowicie, że z pewnością próbowałby je ustawić na jednej półce. Nie jest to dobry pomysł przy książkach, z których wycieka magia. Więcej niż jedna, najwyżej dwie obok siebie tworzą czarną masę krytyczną. W dodatku wiele pomniejszych zaklęć jest bardzo wybrednych w kwestii sąsiadów, zaś niezadowolenie wyrażają zwykle, ciskając swe księgi po całej sali. I oczywiście zawsze trwa na wpół wyczuwalna obecność stworów z piekielnych wymiarów, które gromadzą się wokół magicznych przecieków i bezustannie sprawdzają szczelność murów rzeczywistości. Stanowisko magicznego bibliotekarza, spędzającego całe dnie w takiej silnie naładowanej atmosferze, wiąże się ze sporym ryzykiem zawodowym. Główny bibliotekarz siedział na blacie biurka i spokojnie obierając pomarańcze, doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Podniósł głowę, kiedy wszedł Trymon. Szukam czegoś na temat piramidy Tsortu, oznajmił Trymon. Przygotował się. Wyjął z kieszeni banana. Bibliotekarz z żalem popatrzył na owoc i ciężko zeskoczył na podłogę. Trymon poczuł, że w rękę wsuwa mu się miękka dłoń. Bibliotekarz pociągnął go za sobą, kołysząc się smutnie między półkami. Trymon miał uczucie, jakby trzymał małą, skórzaną rękawiczkę. Księgi wokół skwierczały i iskrzyły. Od czasu do czasu przypadkowy błysk bezkierunkowej magii strzelał do precyzyjnie ustawionych, przybitych do półek prętów uziemiających. W powietrzu unosił się metaliczny, błękitny zapach, a na samej granicy słyszalności rozległo się przerażające ćwierkanie piekielnych istot. Jak wiele innych części niewidocznego uniwersytetu, biblioteka zajmowała przestrzeń większą, niż by na to wskazywały jej zewnętrzne wymiary. To dlatego, że magia zakrzywia przestrzeń. Poza tym była to chyba jedyna we wszechświecie biblioteka z półkami Moebiusa. Ale myślowy katalog bibliotekarza funkcjonował bez zarzutu. Zatrzymali się przed niebotycznym stosem gnijących ksiąg i orangutan skoczył w ciemność. Zaszeleścił papier i na Trymona spłynęła chmura kurzu. Bibliotekarz powrócił, ściskając cienki tonik. Uk, powiedział. Trymon ostrożnie ujął książkę. Okładka była podrapana i miała ośle uszy. Złoto z liter dawno już się starło. Z trudem zdołał jednak odczytać słowa w starożytnym, magicznym języku Doliny Tsort. O wielkiej świątyni Tsort, historia mistyczna. Uk? Zapytał nerwowo bibliotekarz. Trymon ostrożnie przewracał kartki. Nie miał zdolności do języków. Zawsze uważał, że są mało efektywne i należałoby je zastąpić jakimś łatwym do zrozumienia systemem numerycznym. Uznał jednak, że książka jest dokładnie tym, czego szukał. Całe stronnice pokryte były pełnymi znaczeń hieroglifami. Czy to jedyna książka, jaką masz na temat piramidy Tsortu? Zapytał wolno. Uk? Jesteś pewien? Uk? Trymon zaczął nasłuchiwać. Z daleka dobiegały dźwięki kroków i dyskutujących głosów. Ale na to również się przygotował. Sięgnął do kieszeni. Może jeszcze jednego banana? To przeczytałam ja. Proszę kolejne trzy osoby o przeczytanie fragmentów książek i umieszczenie filmików w internecie na swoich kanałach bądź przesłaniu go na podany adres mailowy. Nominuję Jacka Królikowskiego z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Macieja Rynerzewskiego z serwisu dla bibliotekarzy Puloverek oraz kolejną osobę z sieci Labib. Dziękuję.